Witajcie moi drodzy, dzisiaj schowany za Leszczyną. Tak jak w tytule filmu, będziemy starali się wyprowadzić ten krzew tutaj, który widzicie, Leszczyna, odmiana barcelońska, na drzewko. Dlaczego decydujemy się z żoną na drzewko? Ponieważ tutaj jakby te cały koner, który będziemy usuwać, jak widzicie, po prostu bardzo mało tu jest zawiązek i troszkę przysłania resztę drzewka, a poza tym bardzo ważna przyczyna, po prostu łatwiej prowadzić drzewko niż krzew. Zajmuje mniej miejsca na działce. Potem ona się bardzo rozrasta, a drzewko jest dużo łatwiej po prostu utrzymać w ryzach. Poza tym na drzewku troszkę wyżej te zawiązki owocowe są mniej narażone na wiosenne przymrozki. To jest bardzo ważna kwestia. Przystępujemy do pracy. Już tu troszkę pozwoliłem sobie zadziałać, moi drodzy. Usunąłem takie młode przyrosty. Wy musicie je co roku usuwać, tak? Ponieważ jeżeli są grubsze, możecie je wykorzystać do podpórek i w innych celach też ogrodniczych. Przystępujemy do rzeczy. Jak mówiłem, wycinamy właśnie, tutaj u nas akurat jest jeden taki konkurent dla głównego przewodnika. Jeśli będzie u Was przy Leszczynie więcej konkurentów, po prostu usuwacie, zostawiacie jeden najgrubszy, najwłaściwszy taki odrost, który będzie na pięść dawał, tak? I moi drodzy, wycinamy. Nie jest to praca łatwa, ponieważ już jest grube. Tu poza tym zobaczcie jakieś oznaki raka, więc jak najbardziej to się nadaje do usunięcia. Po prostu usuwamy przy samej ziemi. Praca dosyć, jak mówiłem, trudna. Także im wcześniej to zrobicie, tym lepiej. Tym łatwiej Wam to pójdzie, a leszczyna dosyć jest trudna do cięcia. Ale mam nadzieję, że zaraz sobie z tym poradzę. Piła lisek. Troszkę mogłoby być ostrzejsze. O, nachylacie, jeśli jest opór duży. To wtedy... O, i zaraz już jeszcze z drugiej strony podetnę. O, odchylacie po prostu, żeby drzewo nie zaciskało. O, voilà, troszkę wysiłku. I zobaczcie, jakie trofeum. Praktycznie jakbym na jakimś polowaniu był, moi drodzy. Takie rogi jelenia odsuwamy. O, bezpieczne miejsce. Dobrze, i zobaczcie. Nie do poznania, prawda? Zrobiło się drzewko. I teraz co, taką rankę, ponieważ całkiem gruby konar był, postarajcie się jakąś maścią ogrodniczą zamalować. O, żeby żadna infekcja. Co prawda, leszczyna nie jest mocno narażona na infekcję, ale jak to mówią, nie zaszkodzi, prawda? Fajna rzecz, taka emulsja w białym kolorze. Niektórzy nawet młode drzewka całe malują. Zamiast wapnem też można. Ale tutaj mi szkoda tej emulsji na inne drzewka. Dobra. I zobaczcie, jaka fajna teraz jest leszczynka. I teraz jeszcze drobne wycinki. Wszystkie takie drobne, o zobaczcie, odrosty usuwać. Usuwamy, tak? Tu przy leszczynie nie ma prawa nic być. Ponieważ jak zaniedbacie takie cięcie, to będziecie tego mocno żałować. Leszczyna nie wiadomo kiedy odrośnie. Tutaj mnóstwo zagęści, będą po prostu mniejsze owoce, będzie ich mniej. O, troszkę się zsapałem, ale to nic. Dobra. Mówimy dalej. Teraz tak, co jest ważne przy leszczynie? Nie usuwacie tych wszystkich tutaj zewnętrznych gałązek. To jest błąd, ponieważ tutaj jest najwięcej takich owoconośnych kwiatuszków. Zobaczcie. Niedługo będzie kwitła. Męskie będą kwitły, a żeńskie kwiatuszki niedługo będą też kwitły. I co? Ważny jest termin. Kiedy tniemy leszczynę? Moi drodzy, leszczyna wcześniej zaczyna puszczać soki, więc jak najwcześniej, tak? Na przedwiośniu, tak jak teraz, koniec lutego, a ten rok jest już, moi drodzy, jeszcze 2 tygodnie szybciej, więc jak naj połowa lutego możecie ciąć. Zaraz zobaczcie. Na dowód tego już kwitnie leszczyna. Męski kwiatuszek, zobaczcie. Jak ktoś nie wie, jak wyglądają, tak to, moi drodzy, wygląda. I teraz tak, tniemy wszystkie te, które rosną, drobne gałązki do środka. Niestety te też wytniemy, a zostawiamy te zewnętrzne. Jak tniemy? Ważne jest ustawienie sekatora. Tu, gdzie jest tnąca część, to po prostu przy gałęzi, a miażdżymy tą, która odpada. To jest bardzo ważne. Nie niszczymy sobie. O, i usuwamy tylko te, które rosną do środka. Te, które rosną do środka. O. W ten sposób, tak? Tutaj będzie zagęszczenie duże.
i one naprawdę, nawet jak Wam urosną, to będą zacienione i po prostu to usuwamy. Gdzie tu jeszcze widzimy koronę? O. O. W ten sposób, żeby tutaj był właśnie dostęp światła i powietrza. Tak. Czasami trudniejszy jest dostęp, ale pamiętajcie o ustawieniu ostrza, żeby po prostu nie miażdżyć. Jeszcze raz powtarzam. Ta część idzie do po prostu konaru, a tą miażdżycie część, która odpada, tak? Czyli tutaj, o, zobaczcie. Ta część jest niżej. Ta część jest niżej, więc tutaj zmieniacie, o. O, w ten sposób. Ta, która idzie ostrzej, idzie do środka, a to, moi drodzy, zawsze miażdży, więc to musi iść na zewnątrz. I zobaczcie, nieźle to wygląda już. Takie drzewko, jeśli chcecie od razu takie drzewko wyprowadzić, nie tak jak tutaj po 4, po 5 latach, to pamiętajcie, że sadzimy leszczyny jesienią, tak jak wspomniałem już wcześniej. Po prostu na wiosnę ona wcześniej puszcza i sadzenie lepiej wykonujcie na jesieni. I pamiętajcie, że sadząc od razu leszczynę po posadzeniu, skracacie ją na wysokość metra, natomiast zostawiacie pół metra tutaj pień, tak? Czyli jak utniecie na metr, tak? Ona puści Wam odrosty. I wszystkie te, które dolne odrosty na pół metra wycinacie na wiosnę. Wczesną wiosnę, tak jak teraz, koniec lutego. I po prostu ona się Wam ładnie rozkrzewi. Także, moi drodzy, to tyle. Drzewko gotowe. Mam nadzieję, że jakieś zbiory. Tu jeszcze jakaś gałązka odstaje. Takie kosmetyczne, po prostu kosmetyczne. Jeszcze cięcia sobie tutaj można zrobić. Nawet to utnę. No wszystko to, co w środku, jak powiedziałem, jest niepotrzebne. To tyle, moi drodzy. Witamy się na kolejnym odcinku. Będzie coraz więcej filmów. Subskrybujcie jak zwykle. Piszcie w komentarzach. I jak zwykle niedługo już kolejna część kalendarza na marzec. Także czytajcie, planujcie swoje działania działkowe. Piękna pogoda, wychodźcie do ogrodów. I to tyle. Cześć.